Wielki Piątek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, a szczególnie rodzinę Nieciów, rodziców Kalinę i Michała, 5-letniego Dominika i 3-letnią Małgosię. Rodzina ta nagrała krótki film o ostatnich 12 godzinach z życia Pana Jezusa, Jego śmierci, ale też chwalebnego zmartwychwstania. Zobaczmy. Boska. Żeby ukrzyżować Jezusa, ale tego wcale nie chciał zrobić. Umył sobie ręce, żeby pokazać, że on się w tym nie czuje winny, że wydał go na śmierć. Żołnierze wyśmiewali Jezusa z tego, że jest królem, przezywali go i turbowali. Założyli mu koronę z cielni i bordowy płaszcz. Droga krzyżowa, smutna to droga. Droga do śmierci, droga do nieba. Jezus w wędrówce po niej popychał go. Pod ciężarem krzyża 3 razy upadał, bo święta Weronika otarła mu twarz. Spotkał swoją matkę płaczącą w las z innymi kobietami i popychano go. Jezus był ukrzyżowany, w łucznie obzebili mu bok. Żołnierze Jezus Nazarenus swoją matkę podarował uczniowi. Dziwne to zjawisko. Śmierć. Jego ciało pochowano w grobie Jezusa. Strażnicy go strzegli dniem i nocą. Nie ma, że usnęli, bo usnęli. Anioł przyleciał do grobu. Powiedział Trójce Maryi, że Jezusa tam nie ma. Zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał, alleluja. Jezus żyje, alleluja, alleluja. Dziękujemy rodzinie Nieciów, a zwłaszcza Dominikowi i Małgosi. Dominik w filmie powiedział, Pan Jezus podarował swoją matkę uczniowi. Dziwna to rzecz. Śmierć. Rzeczywiście dziwna to rzecz. Ikonograf Jack Aldoria, porównując 12 godzin z życia, ostatnie 12 godzin z życia Pana Jezusa, porównała ten czas do takiej tłoczni, winnicy, gdzie wrzuca się dojrzałe winogrona po to, żeby pod potężnym ciśnieniem prasy wydobyć winny moszcz. Ten moszcz używa się do produkcji wina. Pana Jezusa, szatan, rękami ludzi wrzucił do tłoczni świata. Pan Jezus to winne grono, dojrzałe, piękne, radosne, został zmiażdżony cierpieniem. Została wylana Jego krew. Ale ta krew obmyła cały świat z grzechu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.